Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach gra Dying Light. Gra wyszła na Steamie jakieś 2 dni temu, ale ja kupowałem przez taką stronkę i właściwie przyszedł mi klucz dopiero dzisiaj, ale od razu z dodatkiem Zostań Zombie, Bije Zombie po angielsku, DLC. No i cóż, gra polskiego studia, gra, która ma podobno uzupełniać taki niesmak, który powodowany był graniem w Dead Island, gdzie brakowało wielu fajnych rzeczy. Jest to taki zombie parkour, zombie, czyli moje klimaty absolutnie. No i cóż, mam duże oczekiwania wobec tej gry. Napaliłem się na nią naprawdę mocno i mam nadzieję, że zrobię z niej fajną serię, którą wam będzie się fajnie oglądało. Naszym głównym bohaterem jest Murzyn, czyli trochę mi to pachnie The Walking Dead. To jest oczywiste nawiązanie do The Walking Dead. Chodzi mi oczywiście o postać Lee. Ale tak czy siak, myślę, że będzie naprawdę fajnie. No, wydaje mi się, że gra naprawdę sprawdzi moje oczekiwania. Dobra, rozegraj kampanię. Wiem, że można grać ze znajomymi. Może ktoś ze mną dojdzie, że tak powiem, w trakcie podróży. Może nie, zobaczymy. Na pewno wy ze mną dojdziecie, drodzy widzowie, bo mój głos jest ultra podniecający. No i dobra. Jestem cicho. HUD aktywowany. Rozpocząć odprawę. Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu, nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Okej, typowo bym powiedział. O Jezu, prosto w ten... Ogólnie, teraz wam tylko powiem, że możliwe, że to odciągnięcie w 60 FPS-ach, bo chyba coś zwaliłem w ustawieniach Mirelica i mam tylko 30, a jestem pewien, że wyżej mój komputer uciągnie tę grę. Wstawaj, ty mówiłem, że... Wow. O! Chyba coś przewinąłem. Wybaczcie. Taka ameba się we mnie odpaliła. Znajdź Sulejmana i zdobądź plik. Miasto Harran. Jakieś kurcze, takie... klimaty, iście, wiecie, arabskie. Tam go uszczypnij. Boisz się. O. Wcale, że nie. Uszczypnij mnie. Mrugnął. Co? Znowu mrugnął. A co jeśli to zombie? Co wy tu dzieci robicie? Uciekamy! Głupie dzieci. No, ciężka noc. O. Dobra. Cholera, mój łeb. Ale wszystko ładnie śmiga, optymalizacja jest świetna. Wszystko na najwyższych detalach. Będziemy sobie przeszukiwać grę, będziemy cieszyć się z każdego detalu. Oczywiście też, żeby nie było za nudno. Gdzie te dzieci pobiegły? Co to za mieszkanie? Ale panorama, patrzcie. Tam jest parking. Długa alejka, no tu, o kurcze. I tam, ciekawe czy ten cały świat jest do zwiedzenia. Znaczy no całe to miasto. No wygląda jakby było. Dobra. Co my tu mamy? 9:49. Piękna pora na rozpoczęcie apokalipsy zombie. Co to jest? Radio. Zobaczymy co tam leci. Jej. O cicho te radio. Jest jakaś latarka? Nie wiem. Cokolwiek. W łazienkach zawsze są latarki. Nie wiem dlaczego.
Dobra, otwórz. Głupie dzieci. Śpisz przez 3 dni jak zabite, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start 31. Gdzie jestem? 31? W raju, nie widzisz? Raj. Ja czy w Dead Island. Okej, starczy już żartów. Pokój 190. Szef powie ci resztę. Kurde, myślałem, że to będzie trochę inaczej znaczy wyglądało. 31. Pytaj szefa. Myślałem, że będziemy tutaj sobie w takim kompletnym odludziu. Są ludzie. 31 to twój numer. Co znaczy? Salma? Przepraszam. Twój numer. Jesteś 31 zarażonym. Co? Ja jestem 18. Wszystko jest tu liczone. Jedna dawka antyzyny mniej. Jeden zarażony więcej. Jeszcze jeden biegacz martwy. Jesteśmy zarażeni? Spoczę się z szefem w pokoju. Co to jest? Co piwko? Koleżko? Dawaj, ja cię obkiwam. O! Dobry jesteś, Ronaldinho, mały. Skok jest bardzo fajny. Taki... Patrzcie, co się z nogą dzieje. Okej, ale klimacik, ale klimacik. Cicho, walić cicho. Walić cicho. To moja dewiza, stary. Bo jeszcze rodzice usłyszą. A ty to? Crane. 31. A tak, jak twoja głowa? Boli. Głowa? Łapie. Słuchaj, póki szef nie powie, nie mam cię na liście. Leć więc z nim pogadać, żeby coś zacząć działać. A teraz wybacz, ale... Ale co? No spoko, olał nas. Olał nas typek. Totalnie nas olał. Jak to się sprintuje? Jeszcze nie możemy sprintować. Myślę, że to jest związane z naszym... Kurczę, z naszymi obrażeniami. Headquarters. Zafer? Szukam szefa. Jest w środku? A, to ty jesteś 31. Wchodź. Dobra. Dobra. Wszędzie te plakaty. O co tutaj chodzi? Ja tutaj będę szukał różnych znajdzie, czy zobaczycie. Słuchaj, mapa miasta. Don't go out after dark. Fajne hasło. Leżaczek tutaj. Stojaczek. Pizza, no kurczę, wygląda jak moja kuchnia trochę. Tutaj, szefie? Tam jest. Dobra. Dobra, to będzie pokazówka. Ja na pokazówkach będę starał się być cicho, ale czasami mogę się zapomnieć, tak jak teraz. Hej, szukam... A ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja... Chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś... schronienie. Nazywamy to wieżą. Brecken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Stary, nie siadaj tak. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Co to jest antyzyna? To, co Jade uratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę jej odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi, jest wręcz przeciwnie. O. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Za młody jest na przywódcę. Miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Możemy mu je udać? Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. O nie. Ej, to nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko... Hej, szefie. Daj se. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na 13 piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Brecken tu zawiaduje. Okej. Okay. Strasznie spina ten młody. Strasznie. Dobra, gdzie teraz musimy iść? Nie jestem leniem. Wiem, wiem. Dobra, zamykamy. Poszukaj zaginionego ocalonego na piętrze numer 13. Do swojej laski? Boże, daj już spokój z tymi głupimi dowcipami. O, pani dowcip. No ale co mówi? No co mówi? Kto do laski? Zgadnij. Kurna, dobra, nie wiem. Że lubi kobiety, które mają mózg czy coś? Stary, jesteś genialny. Jasne. Zombie, co zombie mówi do laski? Lubi... Co w ogóle? Jaki suchar? Jaki bez sensu suchar? Bez sensu. Wow, jaka zatoczka.
ten monster, to czuję, że fajnie by było zwiedzić, ale czy nie dało się rozwiedzić, to nie wiem. Jesteśmy w wieży na razie. Strażnicy. Ale nacisk na drzwi. Wow. Tu jest jakiś workshop. Okej. Okay. Mur w zaledwie 3 dni. Pamiętasz? A znowu tu jesteśmy. Tu musimy zejść chyba. O Jezu, jak nisko musimy zejść. To 18 piętro dopiero, my na 13 musimy być. Tylko jak tu się schodzi, ojejku. Te kobiety są dziwne. Te dzieci jeszcze dziwniejsze. Dobra, tu jest zejście? Nie. Seed Bay. Jak się chodzi o chorych. Jak mam zejść? Coś tu nie ogarniam. Dobra, znacznik mówi, żeby iść w górę. Może to jakaś winda jest, o to jest myśl. Czekajcie, co on mnie gdzieś prowadzi? Tutaj. Nie, nie tutaj, nie wiem. Pogubiłem się na etapie, gdzie trzeba znaleźć zejście. Będę musiał robić z tego powodu cięcie, to jestem cieciem. Dobra, wejdźmy jeszcze raz na górę, tam musiałem coś przeoczyć. Na górę nie można, na dół nie można. To na tym piętrze musi być coś. No jasne. Winda. A ty gdzie się wybierasz? Na 13 piętro. Zdobyć coś dla Rahima. 13? Kurczę. To będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? No. Komputer mi głośno pracuje, no bo oczywiście gra używanie niewyobrażalnych zasobów. No bo jest nowa, no ale myślę, że nie będzie to słyszalne. Jak coś to po tym odcinku, w tym odcinku może jest coś interesujące dźwiękiem, a zazwyczaj dopiero jak na rym odcinek to może o kurwa. Jak wielu ludzi tu umarło. Stwierdzić, czy jest okej, czy nie. Ten wózek, czy to nie dziecko? Nie, ale jest plama po dziecku. Masakra. Coś czuję, że to nie jest bezpieczne piętro. To Crane. Czekamy na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego... Aha, my jesteśmy na terenie wroga jakby. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Crane. Pamiętaj o tym. O kurde. Jeszcze jeden z tych... ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hej! Prawda? Hej! Pomocy! O, cholera. O, mam broń. Dobra, shiftem się biega. Tutaj? O! Hej, koleś, już bezpiecznie. Jezu, wszystko w porządku? Zaciąłem się! Uciekając przed nim! O Boże! Musiałeś go zabić, co nie? Masz jakieś wąty do mnie? To był... O. To był mój brat. Chciałem go zobaczyć. Dlatego zaciąłeś się. Ja już widzę, jak się zaciąłeś zębami, kurwa, brata. Sprowadzę pomoc. Tak to było. Rahim, tu Crane. Jestem na 13. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera. 31. Polazłeś po Marka? Czy tam jest bezpiecznie? No, super bezpiecznie. Wystarczająco bezpiecznie. Naprawdę. Zostań tam. Wysyłam na dół. O, shit. Scorestone byłby po prostu czymś niesamowitym, na jakimś czymś fajnym. Fajny pasek HP, fajny pasek broni, wszystko jest bardzo takie klimatyczne, nie za duże, minimalistyczne. Podoba mi się to. Może tutaj coś otwierać jakoś? W ogóle e-kopię chyba. Wow, fajne. Dobra, pomóż Markowi, dobra, idziemy mu pomóc. Dobra, stary, czego potrzebujesz? Lena, tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę! O, też bym się napił. Alkohol! Daj razem! To zatrzyma krwotok! Szybko, proszę! Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. Dobra, spoko. Gaza i coś tam. I alkohol. Latarka, okej. Okay. Musimy to znaleźć chyba w tych strefach pomarańczowych. Podoba mi się, że Drani pokazuje nam dokładnie, gdzie znaleźć. Aż to może też doprawić do mojej zguby. Co są za plakaty? Evil. No nie przeczytam tego. Pewnie jakieś nawiązania. Tutaj nie wejdziemy z kolei. Dobra. Gdzie ty koleś trzymasz to? Mógłbyś coś powiedzieć.
Szczotka, kibla, szczotka do zębów, druga szczotka do zębów, ale... Szczotka jakaś do butów. Ale kuźwa, tego nie masz. Co trzeba. O, teraz możemy to otworzyć. Taśma klejąca. Tutaj druga była. Gwoździe. Tutaj też coś można znaleźć? Popatrzcie, te pomarańczowe strefy zaczęły znikać, czyli że tutaj w takich miejscach trzeba szukać. Alkohol, dobra. Mamy alkohol już. Pójdźmy teraz przeszukać tą część. Mam nadzieję, że tu nie będzie więcej zombie. Tutaj. Dobra, tutaj będzie gaza, jak nic. Okej, mam wszystko. To wszystko, co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. I... wow. Tu jeszcze nie byłem. Zadania. Mapa niedostępna, ekwipunek, plany. Apteczka, to chyba to musimy zrobić. Zrób. Fajne tworzenie, fajne. Okej. Umiejętności. Poziom przetrwania, poziom zwinności, poziom siły. Ależ to będzie fajna gra. Dobra. Użyję apteczki. Dobra, stary. Mam wszystko. Spoko, daj. Teraz miałem the doctor. O Jezu, to jest ugryzienie. Okej, kto jest ranny? On mocno krwawi. O, cześć Lena. Niech zobaczę. Gaza i alkohol są dość prymitywne, ale działa. No, stary, przeżyjesz? Okej, dziękuję. Zajmę się nim już. Nie ma sprawy. Seniorita. Plus 250, pomów z rachimem. 31. Nieźle jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Okej. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o twojej roli tutaj. Okej, mogę windy użyć? Mogę. Znaczy, winda działa, to jest ciekawe, no ale w sumie tej całkiem nieźle sobie poczyniają ci ludzie. Bardziej musiałem się napić, bo... jak tyle gadania do samego siebie, to jest męcząca sprawa. Dobra, tutaj jest jego biuro, to już mniej więcej pamiętam. O! To jego biuro? Ale wszedłem? Jak do siebie. Dobra, mają jakieś plany, już dobra, widzę. Dobra, załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Ha, niech pomyślę. Rahim, gdzieś ty już doszczędzisz, czy palma cię odbija. Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Ona ma dredy? Co? Wybuchowe? Ja nigdy nic tak... Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ciekawa osoba. Jak łapa zapo. Myślisz, że jesteś Geroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jade, prawda? Tak. Chciałbym ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Aj, podoba mi się... Żadnych eksplozji, Rahim. Podobasz mi się, Jade, podobasz mi się z charakteru i w ogóle. Dobra, Rahim. No, i co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju, numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty. Chcemy już wyjść na miasto. Brecken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. Jezu, muszę się przebrać, naprawdę? Ja tam się sobie podobam. Tu jakieś ciuchy są. W ubranie biegacza. O, ale to może całkiem fajny sprzęciorek. Dobra, tutaj jakieś... centrum biegaczy. Ktoś tu lubi spać w jakiś ekstremalny sposób. Tutaj jest skrytka, wow. To jest twoja skrytka, możesz tu zmieniać stroje, a także przechowywać dowolne przedmioty. Gdy uzyskasz wyższy poziom przetrwania, otrzymasz dostęp do nowych strojów. Okej. Czyste ubranie. Fajne animacje są. Naprawdę przyjemne. Dobra. Dobra, Rahim, jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko, stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się... O, trening, to może być ciekawe. Pewnie trening? Będzie jakaś niewykonalna rzecz. Idź na górę. Już masz niedaleko. Dobra, gdzie to jest? Tędy? Tutaj coś muszę wejść jakoś? Nie. O, posążek. Posążek zombie, to jest znajdźka? Najwyraźniej.
Dobra. Gdzie się idzie na górę? Tędy? A, już zabrali tą szafę. Dlaczego zombiaki nie lubią kotów? O? Co to za idiotyczne pytanie? Dlaczego zombiaki nie lubią kotów? No, powiedz. No nie patrz tak na mnie. Mówcie. No chcę dowiedzieć się, kurczę, te żarty mogą być śmieszne całkiem. No nie powiedział. A, idź ty. Dobra. Rozejrzyjmy się po całym komplecie, zanim jakoś się bardziej, że tak powiem, wtopimy. Tu jakaś seniorita. Ale syf to w kuchni ma jak nie kobieta. O, stary. Stary, co tutaj walisz? Gościu, w takiej ciemni pić? Chwycić się co? Jakieś wskazówki, o których jeszcze nie mam pojęcia. Dobra. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Co tutaj jest? Uuu, pokój zabaw jakiś. Małgosia wypchnęła złą czarownicę do pieca, żeby się spaliła. Teraz ona i jej brat Jaś byli wolni i mogli wrócić do... Jaś i Małgosia, przyjemne. Tutaj miś pilnujący... O, uśmiech. Nie, no to jest przyjemne, przyjemne. Czy przedszkole jakieś. A to dziwnie musi być żyć. A czekajcie, coś tutaj mam. Coś mi tutaj świeci na ekranie. Przepraszam, są już zombie. Nie, ale to dalej nie to chyba. Po dzieciaku przebiegłem. A na PSP gra. Cwaniaczek, kurczę, se znalazł pewnie. Jest bossem w tej... w tym budynku. Całkowicie. Dobra, co tutaj mamy? Stołóweczka jakaś jakby. Tutaj palimy, palimy. No, puszczowana żywność, całkiem spoko. Magazyn. No, zapasów mają tak nie za dużo, ale też nie za mało. Pewnie są ciągle donoszone. Okej, co tutaj? Tutaj jakieś okna, jakieś naklejki. Sypialnia, ogólnie rzecz biorąc. Dobra, wchodzimy na górę. Co jest? Pomoc? Znam się na tym. Wyklepię co trzeba. I chyba jesteśmy na dachu. Tak, to jest dach. Rahim, nie widzę cię, gdzie jesteś? Blisko. O, shit. Wow, ostrożnie. Co, mam tam wejść? Hej, na co czekasz? Chodź no tu. Dobra, trzeba przejść, ale to... Podstawy parkouru. Naciśnij przytrzymaj spacja, aby skoczyć i złapać się krawędzi, którą patrzysz. Pamiętaj, żeby spojrzeć myszką na krawędź, którą chcesz się złapać. Możesz wykonać to akcję stając, idąc lub biegnąc. Okej. Okay. Teraz tutaj. Podstawy parkouru są, okej. Okay. Na pewno ci się spodoba. Mamy tu piękny widok. Czekajcie, przejrzyjmy sobie... Najpierw sam się rozejrzyjmy. Kurczę, o tamta wieża to wygląda tak kusząco, że mógłbym wręcz wyskoczyć teraz, ale no nie zrobię tego, bo oczywiście wiem, jak to się skończy. Dobra, wbijamy na ten dźwig. Żuraw. O, jak ja mam przejść? Oj. Tutaj gdzieś on jest? Tak, jest tutaj ktoś. Witam. Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Okej. Okay. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko, co ci powiem, okej? Okay? Dobra. Skacz na te worki w dole. Gdzie? Odbiło cię, zabije się. Nie bądź cykor. No to ty jest skacz pierwszy. Tak. Nie no, ja sobie robisz? No, skacz. No to patrz. No dajesz. Rahim! Nie ruszaj się! Sprowadzę pomoc! Boże. Ja sobie. Już myślałem. Ty głupi gnoju! Co? Nie znasz się na żartach? No chodź. Naprawdę zeskoczę z czegoś takiego na dziś. Chryste, panie. Dobra. Niezła jazda, co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Na zewnątrz, to jest fajne. Otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina.
więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Okej. Okay. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. Dobra, i teraz w tym momencie robię małą pauzę. Z wami się żegnam, ponieważ jestem jeszcze na red drugi, też za około 25-minutowy. A nie chcę po prostu, żeby teraz przedłużać cały trening, zrobimy po prostu w następnym odcinku, oprócz skoku, który był iście epicki. No i cóż, jeżeli wam się podoba, nie zapomnijcie o łapce w górę. Naprawdę chcę tą serię zrobić fajnie i chcę ją komentować żywo i żeby było cały czas spoko. Więc to dla mnie jest ważna sprawa, więc komentujcie, dawajcie lajki, no i widzimy się w kolejnym odcinku, które będę, ogólnie odcinki będę wrzucał, no myślę, że maksymalnie co 3 dni. Tak mi się wydaje, a myślę, że będą po prostu codziennie, co 2 dni, tak na oko. Chyba, że naprawdę nie innego czasu. Tak się dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku z gry Dying Light. Hej, pa, pa.